co to za ekipa się zebrała. Ja nie mogę. Czy świat jest zawsze taki piękny, czy tylko ja mam takie szczęście? Przyjemnie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że tak wygląda sytuacja, jak się studiuje osteopatię. Jest niedziela, wszyscy śpią, a my się uczymy. Ale w nagrodę pójdziemy w góry. I nie jestem sama tym razem, mam znajomych. Ktoś mnie lubi. Ale za proste rzeczy rozkminiamy na to, żeby były na tyle. Ja tego nie opublikuję. Czyli głównego otworu w kontekście Dresdeniarą. Ja przecież puszczam te punkty Greifelda. Zawsze robię miejsce na przeponie. Tylko ona jest mądra. Tego w ogóle nie umiem. Skali od 1 do 10. Jest źle. Jest źle. Karolina, ile dajesz od 1 do 10? 3. Jezu, jacy krytyczni. Dalej, kto da... Ale w sensie, że trudno... Szlak, pięknie. Jakość. Jakość, nie no, 8. O, jakość 8. Nie, nie. Dalej. 9. Dziewiątka. Ja daję 10 na 10. To wytnę. To wytnę. Tylko ketoza. Czyli będzie film, jak jeżdżę na biegówkach w zimie. To jest taki relaksik, bo tam tak sobie suniesz tymi nartkami. Generalnie jest to nie bardzo fajnie, troszkę masz zjazdów z góry, ale to bardzo łatwo sobie... Ja to podłożę do tego i zobaczmy, czy będę taka zrelaksowana, jak będę, i jakby będzie reklamacja. Tatry. Tatry, Tatry. Wszyscy składają hołd Biedronce. Jakie obrzędy tu są. Świecimy to. A gdzie ta Biedra tam jest? Tam w środku, zakopana. Ona się jeszcze ruszała. A czemu ona zmarła? Czy jeszcze się rusza, ją nie, zakopaliście? Nie, a później? I zrobiła sobie amen. No pięknie. Pożegnałam ekipkę i idę na Stare Wierchy, bo jest tak doskonała pogoda, że szkoda by było już przestać chodzić. A poza tym czuję się jak po wypiciu takiego jednego kieliszka wódeczki. Drażnisz tylko język, także musimy się dochodzić. Ale ogólnie była fajna odmiana, zupełnie inny klimat, jak się idzie z grupą. A teraz wracamy do mojej ulubionej czynności, czyli rozmów Martyny z Martyną. Traska z Maciejowej na Stare Wierchy. Trochę nuda. Raczej płasko. Łatwo. Nic się nie dzieje. A jest 13 listopada, jest pogoda jak w lecie. Jest doskonałość. Ale pachnie kiełbą smażoną, lubię się głodna. Ogólnie nuda. Przyjemnie, ale trochę nuda. Porównując do bieszczadzkich połonin, które jeszcze gdzieś w mojej duszy grają, to trochę nuda. Zachwycające bogactwo języka. Światło. Efekt. Efekty specjalne. Naturalne efekty specjalne. To lubimy. I w ogóle nie wiem, czy jestem na szlaku, jak zwykle. Mam nadzieję, że jestem. Jest bezchmurne niebo, więc nie będzie jakiegoś spektakularnego zachodu. Ale zachód to zawsze zachód. Zobaczymy. Ja nie jestem na tym szlaku, na którym chcę być chyba. Dobra, muszę się odnaleźć. Oczywiście, że nie byłam na szlaku. Odeszłam tyle od schroniska i już zgubiłam szlak. Czyli standardowy poziom trzymam. Dobra, mamy to. Ej, zmieniam stanie. Ten szlak jest super. Tu się zrobiło tak przyjemnie. Może przez to, że jest lepsze światło, ale
jednak jest bardzo fajnie. Przyjemnie. Czy świat jest zawsze taki piękny, czy te dwoje mam takie szczęście? Zawsze. Zachód zaliczony, dzień zaliczony. Do pełni szczęścia zabrakło mi chmurek. Wracamy na lekkim speedzie, gdyż ponieważ nie wzięłam latarki, zostanę na zachód słońca, było dość spontaniczna. Fajna wycieczka wyszła, w sumie trochę nieplanowana, ale trzeba jeszcze dopełnić ten dzień jakimś żarciem. Zaraz coś rozkminimy. Lubię ten stan, kiedy już tak trochę nie widać drogi pod stopami i przestaje cię ograniczać wzrok podczas marszu i całkowicie opierasz się na czuciu ze stopy. I tak naprawdę wtedy szybciej i lepiej się idzie, a wzrok nas ogranicza, czyli ale pięknie. Wow. Czyli do czego zmierzam? Do tego, że poleganie na propriocepcji jest lepsze niż poleganie na wzroku. Koniec wykładu. Jestem zachwycona tym, jak się schodzi przyjemnie z Maciejowej. Zawsze fajne jest coś, czego się nie spodziewałam, że będzie fajne. Powróciłam. O! Jak się odchyla, żeby lepiej wyglądać. Było fajnie. Oceniam 8... 8 na 10. Nie jestem tak krytyczna jak niektórzy. W skali od 1 do 10. Jest źle. Jest źle. Ale trzeba jeszcze dopełnić ten dzień jakimś żarciem. To jest większe niż moja głowa.